Halo, halo, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Gamer, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina na moim kanale. I co? I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że sobie zrobimy zadania takie jak Alvin. Zadania to będą drobne utrapienia. Co to jest? Ścieżki przeznaczenia, drobne utrapienia, no i ten Alvin. Najwyżej, jeżeli by coś zabrakło, to jeszcze byśmy sobie porobili jakieś rzeczy. No to może zacznijmy od Alvina, bo Alvin jest, wydaje mi się, najbliżej. Dobra, to idziemy do tego domku. I co? Myślę pójść właśnie do Alvina. Wykonamy sobie już, skończymy to zadanie z Alvinem i myślę, że jak w przyszłym odcinku zajęlibyśmy już się główną fabułą, to skończyłoby się na tym, że nie wiem, za jakieś dwa, od tego odcinka jakieś dwa, do pięciu odcinków byśmy skończyli już sobie ten rozdział, jak mi się wydaje, chyba że dojdą nowe zadania, no to wtedy tak, wtedy nie, ale tak to tak. No właśnie, pochodnie mam, to ja sobie mogę sprzedać. Dobra. Muszę sobie coś zapisać. Ok. No i co? Myślę, żebyśmy skończyli wtedy ten rozdział. Czekajcie, musimy iść do kogo? Tam jest ten domek. Aha, czyli musimy iść do niej. Do Celiny, ona się tak nazywa? Aliny. Nie Celiny, tylko Aliny. Kredens. O, tego nie było wcześniej. Albo było? Twojej siostrze nie chodzi o Juliana, lecz po prostu o bogatego męża. Celina bywa nieznośna, lecz wierzę, że gdy sama wyjdzie za mąż, zmieni się. Wiem, że Julian mnie kocha i żadna sprzeczka tego nie zmieni. Chciałam się upewnić, one są takie same. Z kochanym Julianem wszystko w porządku, ale nie chcę, by pomyślał, że się przejmuje. Chyba. Dziękuję, Wiedźminie. Nie, inne są. Kobiety. Co? Alvin nie zachowywał się dziwnie? Rzeczywiście. Opowiadał jakieś straszne historie. Myślałam, że majaczy w gorączce. Pamiętasz może, co powiedział? Mówił straszne rzeczy. Straszne i piękne. O duchach skazanych na wieczną mękę przez nieszczęśliwą miłość. To było takie... Romantyczne, wiem. Dzięki, spróbuję z nim pogadać. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Nic już. Bywaj. Zagadaj mi do Alvina. Cześć, Geralt. Mam nowy dom, wiesz? I chodzę z Aliną na maliny. I w ogóle jest fajniej niż w zimie. Tylko tęskniłem za wami. Ja też. Widzę, że ci się to podoba. No, fajnie, że znowu się spotykamy. Będziemy razem zabijać potwory i złych ludzi? Alvinie, po pierwsze nie wolno krzywdzić innych, a w szczególności zabijać. Po drugie, walka z potworami jest bardzo niebezpieczna. Obiecaj mi, że będziesz ich unikał. Dobrze, obiecuję. Bo wiesz, tu też są elfy. Jedna jest bardzo piękna. Ma takie niesamowite oczy. I pokłóciła się z panem Tobiasem. Pobawimy się w zabij elfa? Naprawdę musimy porozmawiać. I z tobą, i z Aliną. To nie Alina. Wszystkie dzieciaki się w to bawią. Można być wielkim mistrzem albo krwawym iwinem. Ja zawsze jestem wielkim mistrzem. Pogadamy później. No widzisz. Jak się dostałeś do odmentów? Uczyliśmy się z Triss starszej mowy. Była burza i w ogóle jakoś tak strasznie. I nagle Triss kazała mi się schować pod łóżko. Opowiadaj dalej. Usłyszałem, jak ktoś wchodzi po schodach. Ktoś ciężki. Potem nie wiem, co się działo, ale Triss była wściekła na tych panów. Bardziej niż na mnie, gdy pomalowałem jej suknię magiczną farbą, którą widać tylko w ciemności. Wyobrażam sobie. Słyszałem krzyki i co chwila ktoś spadał ze schodów. I strasznie śmierdziało przypalonym mięsem. No i nagle dużo ludzi wpadło na linach przez okna i rzucili się na Triss i chyba ją pobili. Później wszedł taki pan w okularach i kazał jej powiedzieć, gdzie jestem. Magister. Ona powiedziała, że wysłała mnie teleportem do koleżanki z Kowiru, bo tam jest czyste powietrze i świetne warunki na wakacje. Co było dalej? Ten w okularach coś długo mówił, że będzie się z nią bawił, czy jakoś tak.
Potem Triss powiedziała mu, że go znajdziesz i zabijesz. Mhm. Już go znalazłem. Kopnęła między nogi, a ten pan się popłakał. Pozostali bali się do niej zbliżyć, szczególnie gdy zaczęła czarować. Jestem pewien, że Triss potrafi się o siebie zatroszczyć. Nie martw się o nią. I później jakiś inny kazał przeszukać pokój i mnie znaleźli. I wtedy uciekłem i oni pobiegli za mną i biegłem bardzo szybko i się potknąłem i mnie złapali. Zaprowadzili mnie gdzieś i zarzucili worek na głowę. Bałem się nawet bardziej niż na podgrodziu. Zacisnąłem oczy i wyobrażałem sobie, że jestem z daleka od złych ludzi i świeci słońce i jest ładnie. A potem znalazła mnie Alina. Naprawdę. Przysięgam, że nie kłamie. Wierzę ci, Alwinie. Geralt, ja nie chcę tam wracać. Będą chcieli mi zrobić krzywdę. Niech lepiej Triss tu przyjedzie. Już dobrze. Zastanowimy się nad tym. Będę grzeczny, obiecuję. Chciałbym, żebyś przestał bawić się w Zabij Elfa. Geralt, proszę. Ja uwielbiam tę grę. I zawsze wygrywam. No prawie. Alwin. No dobrze, już nie będę. Dobra. No to co? Zaktualizowało nam się zadania. Dobra. Muszę iść porozmawiać z Jaskrem. Jaskier siedzi jak zwykle pewnie w swojej tej... Karczmie? Nie w swojej karczmie, ale w karczmie. Ogólnie o to mi chodzi. Nie wiem skąd mi się wzięło do głowy... Skąd padł na pomysł w swojej. Nie, nawet na pewno tego nie wiem. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, to idziemy zagadać do tego Jaskra. Ciekawe co nam poradzi na ten temat. I... Myślę, że wtedy byśmy już skończyli to zadanie, tak? Zobaczmy, jeszcze parę razy sobie pobiegamy na temat tego zadania. Mam dopiero 7 minutę. Więc... Geralt, to znowu ty? Jak leci? Znalazłem Alwina. Alwina... Zaraz, coś miałem koniecznie zrobić. Triss mi to wbijała do głowy przez godzinę. A, już wiem! Mam dla niego amulet z Dwimerytu. Jaskier, jesteś niemożliwy. Nie można ci powierzyć nawet najprostszego zadania. Tak? A wiesz, Geralt, przypomniałem sobie. Mam dla ciebie przesyłkę. Jaką przesyłkę? Nie wiem, to za trudne zadanie jak na mnie. No nie bocz się już, Jaskier. Powiedz, co dla mnie masz. No dobrze, niech ci będzie. Mam dla ciebie list od twojej ukochanej. Od Triss? Daj mi go zaraz. Zdać mi Triss, kuźwa, nie Triss, tylko... List od Triss, to jest list. Najdroższy Geralcie, udało ci się zniknąć w samą porę, w razie... Czekajcie, przejdę sobie. Na razie nie powinieneś wracać do miasta. Mam nadzieję, że rozłąka nie potrwa zbyt długo. Alwin zniknął za sprawą magii. Udało mi się jednak zlokalizować miejsce, gdzie uciekł. Właśnie tam cię wysyłam. Proszę, zaopiekuj się nim. Wiem, że... Czekajcie. Gdzie to jest? Wiem, że nie muszę cię namawiać, abyś to zrobił, bo również bardzo polubiłeś tego chłopaka. Uważaj na wina. Uważaj na siebie, czekam twoja Triss. Czekajcie. No to dobra. W postaci Triss Merigold. Zaktualizowała się i my mamy mu ten maszyn emerytu dać Alwinowi. W ogóle poza odcinkiem sobie zrobiłem troszkę... Celina. Zrobiłem sobie poza odcinkiem, dorobiłem sobie troszkę kota i jedną jaskółkę sobie dorobiłem, bo na jedną było mi stać. Wiem, że jestem biedny.
Tutaj mam... Dobra. I wypiłem, zrobiłem sobie eliksir, wypiłem i dostałem nowe wytrzymałości mutacje. Która, no nie powiem, nawet się przyda. To co, idziemy teraz dać Alvinowi naszej nick Dimeretu. I myślę, że teraz dając mu to, ten to się zakończy zadanie. Otwórz pani drzwi i idziemy. Ty coś mi się z gardą. Dobra. Dalej ma coś z gardą, ale nie wiem co. Czekajcie, w to dobrze sobie napowiem, czy skarczmy, to dobrze. Chyba. Czekajcie. Tam do strony idziemy, tak. Strony mi się popierdzieliły. Ja będzie gdzieś tam. Za górką. No tu. Za tą górą jest. Z tego co mi się wydaje. Mhm. Dobra, to idziemy dać to Alvinowi. Potem sobie wykonamy resztę zadań. Przynajmniej co wyznaczyłem na dzisiejszy odcinek, bo chciałbym wszystkie wykonać w dzisiejszym odcinku. Gdy odcinek będzie w 100% spełniony. Wiśniak. Jest Alvin. Gdzieś pewnie wokół domu biega. Się bawi, pewnie zabije elfa. Albo i nie? No, że niby co tu? W tym domu niby jest. Tutaj jest wiśniaczka. Co jest im stało? Co on w niej widzi? No, że co? Że tu? Tak? W tym stronę jak się patrzy. Lel. To co to jest? No to ma. Co się z Alvinem stało? Przynosisz ze sobą kłopoty? Ojej, zapomniałam. No kurde. No w domku Alvina nie ma przecież. Nie mogę jeszcze raz spróbować, ale... Fak, muszę naokoło zapierdzielać teraz. Ale serio, co się stało z Alvinem? No dobra, niby mi pokazuje tutaj, ale... Panie, co to ma być? Chata Aliny. No... Alina jest? A gdzie mały? Co? Szukam Alvina. Ten chłopak jest jak żywe srebro, kręci się wszędzie. Jeśli nie ma go w wiosce, poszukaj w ruinach niedaleko stąd. Alvin lubi to miejsce. Dziękuję. Pójdę się za nim rozejrzeć. Tak, tak sobie dziecko po prostu puszcza, tak? O, ja coś czuję, że zaraz będą jakieś tarapaty i będę musiał go wyciągać z tych tarapatów przez Alinę. Oj, tak mi się wydaje. Dobra, idziemy dalej. W tą stronę są te elfie ruiny, one są za kartą, co nie? Mhm, czyli musiałbym przejść tędy, okej. Tędy, nie tędy, bo jak jest karczma, to za karczą musiałbym tam tędy dopiero przejść. Kurze mnie to, że tutaj są te, takie pogmatwane trochę te przejścia, że niby idziesz, ale nie, ściana tu jest niewidzialna, bo niewidzialna, ale nie możesz przejść dalej. Muszę zapierdzielać naokoło. Tam koło tych ruin jest ten koleś, co się nazywa... Taka wielka jaszczurka, nie. To taka wielka stonoga, można tak powiedzieć, ta, na którą miałem zlecenie. Więc są wilki, zaczepiać nie będę. Na razie Alvin jest najważniejszy. Coś czuję, że będę musiał ich wyciągać z kupy. Ich? Go. Mówię ci, tak będzie. Mówię ci, powiem wam. O, duch jest! O, to ścierwo, jak ja tego ścierwa nienawidzę. Weźmy igni. O, fu! Rąbane, ile ich tam było?
Alvin, odsuń się. Przyzywanie duchów to niebezpieczna zabawa. Ale ja chciałem władać mocą, tak jak Triss. Zazwyczaj jestem sympatycznym facetem, ale czuję się ostatnio bardzo samotny. Chciałbym, żeby Alvin dotrzymał mi towarzystwa, grał ze mną w kości, jest bystry i pojętny. Zostaw go. Rozwiążmy to klasycznie. Zagrajmy o niego w kości. Przegrany zostawi dziecko w spokoju. Nie interesuje mnie gra w kości. Jeszcze przegramy i... Popełniłeś błąd. Wolę go jednak zabić, dlatego że jeżeli bym przegrał, to ja nie chcę stracić Alvina, więc... Lepiej nie ryzykować, jak to ja mówię. To mówię, nikt tak nie mówi. Do widzenia. Uratowałeś mnie. Strasznie się bałem. Już dobrze, jesteś bezpieczny. Wiem. Czemu bawiłeś się w tych ruinach? Pustelnik mi mówił, że to magiczne ruiny. A ja lubię magię. Triss mówiła, że kiedyś nauczę się czarować. Wszystko się kończy. Nie miałem prawa narażać Alvina. Salamandry nie znają litości. Nie cofną się przed niczym. Nie stworzono mnie do roli ojca. Jestem wiedźminem, chociaż czasami żałuję. I tęsknię. Mam dla ciebie prezent. To naszyjnik z Dwimerytu. Podoba ci się? Naszyjniki są dla bab. Ten jest magiczny. Odpędza złe sny. Zresztą ja też noszę naszyjnik. Amulet jak wiedźmiński. Super. Chciałbyś zamieszkać z Aliną i Julianem? Alina często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca. Chodzi po polach i czegoś szuka. Południca? Mnie też każe szukać, ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złe sny, Alvin. Nie przejmuj się. Przyszłość umie przeopowiadać chyba. Nie chciałbyś zamieszkać wśród normalnych ludzi? Wiedźmini zostali stworzeni właśnie po to, aby chronić takich ludzi. Prostych, bezbronnych, zwyczajnych. Alvin, załóż naszyjnik. Tłem, spójrz mi w oczy. Zobaczysz tę swoją śmierć. Nie muszę cię słuchać. Nie jesteś nawet człowiekiem. Alvin! Czy teraz rozumiesz, czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralt, otwórz oczy. Zraz. Ile miał orenów, ty? Zebrałem je, tak? Małego trzeba gonić. Jak mi się wydaje. Słucham? Bywaj. Alvin. Dobra, mogę się zająć innymi sprawami, to zatem... Dobra, to słuchajcie, ja się dostanę na pola i widzimy się za chwilę. Może wolałbyś zostać rycerzem? Oni też są dzielni i mają wspaniałe zbroje. Rycerze to też rzeczywiście fajna sprawa. Wiem, zostanę rycerzem wiedźminem. Ale cudnie. Geralt, jesteś wspaniały! Pobawisz się ze mną? Nie teraz. Muszę się zająć czymś bardzo ważnym. Zobaczymy się później. Dobra, słuchajcie, to ja tutaj zapiszę. Co? Wejdę tam może. W środku już się napiję kota i jaskółki.
O, ale mi się przestraszyłem. Na szczęście jesteś silnie mam wykokszony. No pani bij go. Dobra, to tak, pijemy kota. Robimy tak. O, witam. Nie wierzę w nie. I porobione. Zobaczmy zatem na mapę. Przeszukajmy ją, dlatego że tam mogą być różne takie te... Boże, jak się przestraszyłem! Naprawdę, gorzej niż w Outlaście. Gule i Algul. Chcę takie rzeczy przeszukiwać. Ponieważ mogą być tutaj części tego. Tutaj coś jest, ale dobra, tutaj przejdziemy. Sprawdźmy to. Grawej tylko. Dobra. Szybko porobieni. Nie wierzę. Czy oni są easy? Ja dostaję nawet sporo expa za nich. Oluju, co to jest? Z tym to ja jeszcze nie walczyłem, nie powiem. Ciekawe, ile za to tego doświadczenia dostanę. Pewnie tutaj będzie coś. Albo nie, tylko kufer jest. I zwłoki. Pradawny cmentar. Aha! A to jest zlecenie, co nie? Czy ja mam jego głowę? Mam jego głowę. Dobra, to ja lecę już. W ogóle mój brat się tutaj siedzi w pokoju, właśnie wychodzi z niego. Sorry za skrzypiące drzwi, ale w drugim końcu mieszkania są, tak więc nic z nimi nie zrobisz. No to tak. To jest ten cmentar, o którym nam ktoś mówił. Już nie pamiętam kto, ale wiem, że ktoś nam o nim mówił. Ponieważ... No, tak. I to jest właśnie na niego zlecenie było. I musimy dostarczyć komuś. Uźba. Nie lubię tych alp, dlatego że one są gówniane, wkurzają mnie. Bo drą mordę.
Już nawet nie zbieram dużo z nich. Tylko, że to jest po prostu no nieopłacalne. Dobra, jeszcze Graveira rozwalimy. O, ogólnie pokażę wam, co zrobiłem, bo zapomniałem wam się pochwalić. Ulepszyłem swój miecz runami, które zdobyłem. I teraz ma obrażenia 30%, szansa na efekty krytyczne, powalenie 75% i wzrost wrażliwości przeciwnika na srebro plus 15%, więc jest niezły mieczyk. Ale pozbieram ją. Feder? Nie, Graveir. Nie, Algul to jest. No. No, ale Fledera dobrze słyszałem też. Widzicie, jak sobie zrobiłem ten mieczyk, to widzicie, ile ja... Jak ich jadę równo? Nic ciekawego nie miał. Czy tutaj było tyle tych potworów, że musi odbyć. Nie ma nic tu? Czy co, tak sobie po prostu... Przyszedłem i... A idźmy z tym. Ile mi w ogóle jeszcze działa kotel? 6 godzin, spoko, tylko że 6 godzin przejrzeli. Jakbyście chcieli wiedzieć. Ogólnie sobie też porobię mnóstwo eliksirów, widzę, zresztą mi dużo miejsca w ekwipunku na ten. Tyle no, jak widzicie. Krąg pustej ziemi. Pustej? Pustej ziemi. No co, to tyle? Dobra, to możemy iść już do naszą misję główną, powiedzieć, czy nie. Tutaj jest zawalone. Króliczka, ja słyszę. Na 4 hity mam chyba tego. Ty co to jest? A z tym to ja jeszcze nie walczyłem, ty. To jest jakiś Fledder. Ty serialnie, co to jest? Lol. Mogę zagadać dzień? Kufer. Ale tego to ja żem jeszcze nie widział. To ja muszę zrobić aż screena. Psz, nikt mi nie uwierzy, ty. Oluju. Nasram sobie tych screenów. Woluju. Ale to takie małe jest, ty. Nie wierzę w to. Dobra, lokalizacja. Wyjście jest tu. Czyli po prostu pójdę tędy i skręcę w prawo. Tak? Tak. Idź pan. Dobra, zdążyłem wyjść. Dobra, to sobie zapiszmy od razu. Ale serio, tego mojego skrzaty to... Wiem, że to są szczury, co nie? A tu nie. Zobaczmy. Do wioski zatem chodźmy. Tylko te północnice są najbardziej wkurzające na tych polach, naprawdę. Południce. Dla mnie to jest jedno to samo ścierwo. Gównowarte. Ale dużo, żebym expa dostał w tym odcinku. To są maliny w ogóle. Czekajcie. Weźmy mieczek, bo na mieczeku dużo szybciej przejdziemy. Myślę, że tutaj cięcia nie ma sensu robić. Czy po prostu, no, przybiegnę się z wami, tak? Sporo expa dostałem, ale i tak... No... A, jest jadarko. Czyli i tak tędy przejdziemy i potem tam będę.
Niby jest Jadarka, ja się z nim bić nie będę, bo tylko czas odcinka tracę. A chciałbym jak najwięcej w dzisiejszym odcinku zrobić, bo moim głównym problemem jest to, że ja w większości odcinkach naprawdę się zajmuję też rzeczami, które no, nie wyznaczyłem sobie na odcinek i przez to nieraz po prostu nie udaje mi się zrobić tych rzeczy, tak? Którą ja mam 35 minutę, bo jeszcze tam kilka dzień będzie, więc nie wiem, taką mam 25. Zobaczmy na mapę. Chatka Guślarki. To idziemy najpierw do Guślarki, a potem oddać temu szefowi, temu no, sołtysowi idziemy oddać trofeum tego dziada, dziedziałego. Ogólnie za trofeum może, jeżeli oddamy 10 trofeum, możemy dostać księżycowe ostrze, to jest taki miecz srebrny. A idź pan! Jeszcze wpadłem na genialny pomysł, żeby tędy przechodzić. Chyba naprawdę moja inteligencja czasami... tragedia. No i co? Jeszcze mogę zrobić miecz, o którym... to jest Gvalhir, ale jest jeszcze jakiś coś tam... już Gvalhir, taki jeszcze jest miecz. Ja mogę go zdobyć na kilka sposobów. Głównym sposobem jest to, że jak oddam wszystkie zęby, 10 zębów temu temu skrzatowi dentyście z wyzimy klasztornej. Ale no nie mogę tego zrobić, dlatego że tam mamy oddać czaszkę Bargesta, a ja się tych czaszek pozbywałem jeszcze przed aktem drugim. Nie, nawet przed pierwszym nawet nie wiem, czy się tego nie pozbyłem, więc... no, tego nie jestem w stanie zrobić, ale drugim to jak w piątym rozdziale trafimy do zamku, to tam będziemy mogli przyjąć zlecenie i tam odnalezienie kuzynów będzie, co nie? I ja tam odnajdę jednego. Czekajcie. Stało się. Jakiś czas temu Alina poszła pospacerować po polach i jeszcze nie wróciła. Odchodzę od zmysłów. Geralt, proszę cię, pomóż mi. Dobrze, poszukam jej. Dzięki ci. Mamy nowe zadanie w pełnym słońcu, obiecałem poszukać Aliny. O czym ja mówiłem, no i że jeżeli znajdziemy dwóch kuzynów i babka nam każe oddać 300 orenów, no to wtedy... Czekajcie, po co ja tu przyszedłem? Miałem iść do Guślarki. No to wtedy ten mąż jej zaatakuje nas tym właśnie mieczem i jak go zabijemy, to weźmiemy miecz. I w taki sposób będziemy go bronić. Ja nie ukrywam, że chciałbym to zrobić. Dlatego, że chciałbym mieć ten miecz, ponieważ to jest bardzo dobry miecz. No. Jeżeli chodzi o księżycowe ostrze, to no niestety już go nie zdobyłem. Zdobyłem skarb skrzatów. Weź teraz uprząż i zanieś ją do kapliczki naszych skrzatów. Stoi tuż przy moście taki malutki czerwony świątek. Przyjdź następnego dnia i zobacz, czy skrzaty przyjęły podarek. Po czym to poznam? Zostawią ci w zamian jakiś dar. Coś cennego, symbolizującego przyjaźń lub szczęście. Zanieś to murarzowi. Jeśli będzie nosił ten symbol przy sobie, skrzaty przestaną go niepokoić. Bywaj. Skrzaty, ja pierdolę, ale serio, to takie malutkie było. Dobra, zaraz pójdziemy złożyć to ofierze skrzatom, ale jeszcze do Abigail zawiedemy. A. Bywaj. Dobra, no to idziemy oddać to po prostu, potem się prześpimy. I... no to prześpimy się i po prostu no... Gdzie jest ten most zawalony? Tędy idziemy tam ze stroną, dobra. No i prześpimy się i zobaczymy, czy nam coś dali, a potem przekażemy to kolesiowi. Wiem, że tutaj są te... w poprzednim odcinku chyba to było. Dwa odcinki temu nawet. Zjadorki tutaj łażą w nocy. Wcześniej tego nie widziałem. Wcześniej zapierdzielałem po nocy w polach. Jeszcze mnie te północnice czy południce, ciulwie jak, co to jest, mnie atakowały. I się denerwowałem bardzo. Bardzo. To bardzo. Dobra, idziemy. Na razie żadnych zjadorek nie ma, na szczęście. Idziemy złożyć to w ofierze tym idiotom małym, myślimy, takim krystalem. To jest zapewne... kapliczka skrzatów. Screenshot.
To wygląda na miniaturową kapliczkę jakiegoś bóstwa. Ciekawe, kto czci taki maleńki posąg. No, zastanów się. Mam czterolistną koniczynę, tak? Murarzowi muszę ją zanieść. Tutaj jest noc. Kuźwa, noc. Chodzi mi o ognisko. Fuck, nie ma ogniska. To ja się muszę wrócić. Dobra, słuchajcie, to ja jak się wrócę do tego kolesia, jak tutaj już za dnia przyjdę tutaj i się z wami przywitam. Dobra, ja już jestem w tej wiosce. I skoro już tutaj jestem, to chciałem właśnie oddać trofeum temu kolesiowi, Sołtysowi. Nie na każdego, do kogo przychodzę, sprowadzam kłopoty, więc... Możesz się nie czuć sama. W ogóle przeszukajmy to. Ja ją to wolnie. Ludzie mówią też, że w krypcie na polach mieszka... Nagroda. Przynieś... Zabiłem cmentara w krypcie. Chyba już nie chcę oglądać tych dowodów, nie. To wasze 800 orenów. Bywaj. Dobra. Pradawny cmentar, zadanie zakończone. Odebrałem nagrodę za trofeum. W sumie opodalne jest to robienie. Dobra, to ja się widzę... To już widzimy się za chwilę. Dobra, ja już jestem tutaj. Murarz Harnpad. Panie? Czemu uważasz, że skrzaty są winne twoich kłopotów? Niedaleko mostu stoją miniatury naszych posągów. Widziałem raz nocą, jak kręcą się przy nich skrzaty. Pewnie uważają most za swoje terytorium, a poza tym są złośliwe. Może powinieneś z nimi porozmawiać? Nawet gdybym jakoś poradził sobie z demonami, które często nawiedzają ten teren nocą, na nic by się to zdało. Skrzaty nie rozmawiają z ludźmi. Dobra, zagadaj mi z niego. Panie... Dogadałem się ze skrzatami. To z nimi da się dogadać? Jestem pod wrażeniem. Dały mi tę czterolistną koniczynę. Jeśli będziesz ją nosił, nie będą cię niepokoiły. Jestem twoim dłużnikiem. Może teraz uda mi się skończyć most przed pierwszymi śniegami. Ale... Twoja nagroda. Opowiedz mi o wszystkich nagrodach. Opowiedz mi o wszystkich nagrodach. Księga zawiera wiedzę o upiorach i królu Gonu. Mój syn będzie ci towarzyszył podczas twoich wypraw na pola i walczył u twego boku. Możesz też wybrać 400 orenów i zrobić z nimi co zechcesz. Myślę, że ta księga o upiorach się najbardziej przyda. Wezmę księgę o upiorach. Proszę bardzo, tylko nie mów nikomu, skąd ją masz. Ten dziwak, pustelnik, strasznie się wkurzy, jeśli się dowie, że ją... pożyczyłem. Dziękuję. Mamy książkę, tę książkę już... Kurde! Może być, aby żeby coś była warta. Dobra, no to co? Co jeszcze mieliśmy zrobić? Ścieżka przeznaczenia. Dobra, to słuchajcie, ja robię tutaj cięcie i widzimy się za chwilę, jak będę już na miejscu. Dobra, już tutaj jestem. Przed sekundą właśnie gadałem z Alwinem i się okazało, że Alina tańczy. Z jego snu wynika na to, że Alina tańczy. Na polach w czasie słońca, więc mi się wydaje, że coś jest nie tak. Mieliśmy jeszcze z nim pogadać. Rozmawiałeś z panią jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz, oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Dlaczego?
Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem mieć żonę, dzieci, przyjaciół i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. A co do dzieci? Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od Bas Salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy. Zostaw mnie w spokoju. Twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. Nie zagadam do niego? Odnoszę wrażenie, że nie powiedziałeś. Jesteś nieskończenie przenikliwy. No cóż, jest jeszcze coś. Salamandra chce dopaść Alwina. Nie wiem po co, ale jest dla nich ważny. Wysłali mnie tutaj, bym go odnalazł. Nie mam jednak takiego zamiaru. Zarobię trochę grosza i wynoszę się stąd na dobre. Zatem nie wiesz nic o napadzie na Kermoren? O skradzionych wiedźmińskich recepturach? Nie. Mam tylko jedną prośbę. Trzymaj się z dala od Alwina. Tak? Dobra, no to tyle. Bywaj. Bierzemy mieczyk i widzę się jeszcze raz z wami za chwilę. Dobra, już jestem i idziemy do pani jeziora zagadać. Siedzi w wodzie. Tak? Pani. Tak, miałeś przynieść dary od... Tak? Rozmawiałem z Berengarem. Nie interesuje go przeznaczenie. Widocznie mój sen dotyczył ciebie, Geralt. Skoro tak twierdzisz... Kiedy nadejdzie właściwy moment, otrzymasz ode mnie dar, białowłosy. Ciekawe jaki. I jeszcze coś. Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Nie masz przy sobie nic, co by mnie interesowało. Postaraj się bardziej. Nie wierzę. Dobrze. Porozmawiam z Julianem i kapłanem na ten temat. Czyli że co? Dobra, mam nowy poziom. Tego odcinka no nie... W tym odcinku raczej tego nie zakończę. Bo mi się wydaje, że to jednak za dużo za długo potrwa. Gdzieś tutaj było ognisko. Jest. Mam nowe talenty, co sobie rozdysponuję. No to tak, siła. To nie, zacznijmy od siły. Siła. Odporność na powalenie. Obrażenie plus 30%. Nie. Odporność na krwawienie plus 50%. Pancerz plus 5%. Obrażenia plus 10%. Nie, myślę, że już tego się nie opłaca ulepszać. Odporność na oślepienie nie jest mi to potrzebne. Unik plus 20 też mi nie jest potrzebny. Zręczność sobie ulepszę. Wytrzymałość. Odporność na ból nie jest mi potrzebna. Czas trwania ogłuszenia w sumie też. Odporność na ogłuszenie nie. Koszt energii przy atakach specjalnych. O, to bym mógł ulepszyć. Tutaj miałem niewrażliwość na ból, więc to też pasowałoby sobie ulepszyć. Inteligencję, aha, już sobie nie ulepszymy, czyli musimy rozdysponować brązowe talenty. Precyzyjne trafienie też mi nie jest potrzebne. Nie. 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 Style stalowe, grupowe, zobaczmy. Nie. Tylko powiedz, to jest stalowy, grupowy. Z trzema przeciwnikami. Tutaj tyle. Zobaczmy, podkręćmy sobie jeszcze kłanie. Aha, nie mogę. No to dajmy to w znak akcji. Odporność na zauroczenie. I co? Prześpimy się tą godzinkę. Kurde, mam 54 minuty. Jest wciul cięć. No to tak, robię teraz kolejne cięcie. I widzimy się, jak zagadam do Juliana. Tak, czekajcie. Które to jest zadanie? Alwin w pełnym słońcu, kręgi w wodzie.
nie ma nic, co by ją interesowało, więc... Bywaj. Nie wiem, zaktualizowano się zadanie, nie wiem czemu. To idziemy zagadać może do tego... do... kapłana Bodianoi. I jeszcze raz do Juliana najwyżej. Dobra, ja to przywinę, bo to nam nie jest w ogóle niczym potrzebne. Cięcia nie robię. Po co? Ja będę jeszcze do Juliana to wtedy cięcie zrobię. No i co, idziemy sobie do tego kapłana Bodianoi. Ciekawe, czy nam ma dla nas coś interesującego nas. Że tak powiem. Pani jeziora... Coś się stanęło się? Domyślam się, że bardzo chcesz mi powiedzieć. Śmieszny ryboludź wrócił. Bo te złe ryboludzie sobie poszły. Zjadły wszystkie ofiary z ołtarza pani. Przebrzydłe paskudy. Mówisz, że kapłan Wodianoi wrócił? Znakomicie. Mam z nim do pogadania. Dobra, to idziemy. W sumie z mieczem lecę. Chciał zarąbać. Aha. Dobra, lecimy z tym. Dobra. Widziałem. Zbroję, dagni obrudbrodinol, by oni bryć. Chcący by nie kochać, orurtaż palili. Ja bym musiał uciekać, lecz oni teraz uciekać do wowoda. Ja z dobrym strażnik ołtarza. Słaby strażnik, skoro ucieka. Pani Jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Pani Jeziora chce, by Wodianoi i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Zajmę się tym. Musisz mi dać... Krowa być lepszy pomysł. I ona jest posłuszny, pani. Twoja wziąć... Poczekajcie, poczekajcie. Dobra. Złotą bransoletę wezmę. Wszedłem na internet. Na internety i... wszedłem na internet, żeby zobaczyć, które książki, żeby nie zapieprzyć. Dobra, już jestem. Muszę zagadać do pani jeziora, która siedzi tu. Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Świetnie się spisałeś. Oto kropla mojej krwi. Połóż ją na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. Ok. Niech tak będzie. Rubin od pani jeziora. Dobra, to tak. Ja sobie tutaj zapiszę. I co, z Dagonem będziemy walczyć w następnym odcinku, więc na dzisiejszy odcinek to będzie na tyle. Pamiętajcie się zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wpadnijcie na fanpage'a, do którego link macie w opisie. I co, na razie i siema.